Można już oddawać głosy na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2019. Potrwa ono do 30 czerwca. Chciałbym serdecznie również zachęcić wszystkich mieszkańców Radomia do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. To również jest olbrzymia progresja. Z roku na rok tych głosów jest coraz więcej. Przypomnę, że głosujemy poprzez oddanie, przypisanie ilości punktów do konkretnego projektu od 1 do 3. Jak również chciałbym serdecznie poprosić wszystkich wnioskodawców o to, aby aktywnie włączyli się w promocję swoich projektów. Na karcie do głosowania znajduje się rekordowa liczba 205 projektów zgłoszonych przez samych radomian. W obszarze ogólnomiejskim do podziału jest 1 200 000 zł, natomiast w każdym z 5 obszarów lokalnych oraz w obszarze instytucjonalnym, który jest w tym roku nowością, zarezerwowano po 600 000 zł. Obszar instytucjonalny 600 000 zł, o które będą mogły walczyć szkoły, przedszkola, po prostu instytucje. W związku z tym również po 600 000 zł w 5 obszarach tych, powiedzmy, osiedlowych. Ale tam dużo większe szanse dzięki temu na zwycięstwo projektów bardzo obywatelskich, oddolnych, małych. Takich, które dotykają rzeczywiście lokalnej społeczności. Uprawnieni do głosowania są radomianie, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosowanie polega na ocenie projektów poprzez zaznaczenie X na karcie do głosowania. Każdemu z nich można przyznać od 1 do 3 punktów. Głosujący mogą ocenić dowolną liczbę projektów ze wszystkich obszarów. Stałe punkty głosowania będą się mieściły w tych samych miejscach, co w poprzednich latach. Są to Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Struga, Biuro Obsługi Mieszkańca przy Kilińskiego, Biuro Rady Miejskiej ulica Moniuszki i Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta przy ulicy Żeromskiego. Głosować będzie można także w punktach mobilnych oraz przez internet. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone pod koniec lipca.